wszystkich na kanale Planu Duszy w czytaniach na grudzień, które właśnie zaczęłam przygotowywać. To jest taki wstęp, w którym chcę powiedzieć kilka słów, ponieważ mam tutaj ochotę, jak zawsze, podziękować Wam za Waszą obecność, za wszystkie komentarze, lajki i subskrypcje, za to, że dzielicie się tym kanałem też z innymi. Za to, że zgłaszacie się też na sesje indywidualne i na czytania tarota. I teraz mam kilka takich komunikatów czy informacji, bo to też jest dosyć ważne. Pytacie mnie nieraz w komentarzach o różne rzeczy, spróbuję tutaj odpowiedzieć. Też w Waszych prywatnych mailach czy komentarzach czy zapytaniach. Najbliższy kurs odczytu planu duszy odbędzie się online i zaplanowałam go na początek lutego 2021 roku. Jeśli interesuje Was rozwój duchowy, głębsze poznanie siebie czy pomoc innym, jeśli macie już za sobą na przykład jakieś kursy, to system odczytu planu duszy jest świetnym narzędziem do tego, żeby zgłębiać siebie czy pomagać innym, żeby lepiej rozumieć, co ja tutaj robię, bo tak naprawdę wszyscy często mamy to pytanie w sobie. Co ja tutaj robię? Jaki jest mój cel? Jakie mam talenty? Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, nie łączymy się ze swoimi nawet talentami. Tutaj jeszcze powiem, że to jest ten system odczytu planu duszy jest oparty na numerologii hebrajskiej, która jest nazywana inaczej gematrią. Zresztą na mojej stronie internetowej www.planduszy.pl tam możecie też poczytać i są tam też opinie osób, które wzięły udział w sesjach planu duszy, w kursie. Także zapraszam, można wejść na stronę www.planduszy.pl, też jest ta strona podawana zawsze pod każdym wideo. Kolejna informacja to też taka, że będzie wydana książka, nowe wydanie książki Plan Duszy, którą ja w tej chwili tłumaczę, tak? Czyli tłumaczę ją z angielskiego na polski i współpracuję z autorem Blue Marstenem. Szukam w związku z tym jakiegoś wydawnictwa, które chciałoby się podjąć wydania tej książki w 2021 roku. Jeśli ktoś z Was pracuje, jest wydawcą, czy współpracuje, czy ma jakieś doświadczenia, bardzo proszę, dajcie mi znać, w jaki sposób to zrobić, ponieważ ja nie mam doświadczenia, nigdy nie wydawałam żadnej książki, ani nie kontaktowałam się w sprawie wydania książki, więc to też jest dosyć ciekawe. Bardzo nowe dla mnie doświadczenie. Nie w tym, że tłumaczę, ale w tym, że tutaj chodzi o wydanie książki, która będzie taka rzeczywiście przetłumaczona w taki sposób, jak jest napisana w języku angielskim, z tego, jak ja to rozumiem, ponieważ sama jestem nauczycielem, praktykiem planu duszy już od 7 lat, więc myślę, że tutaj moja wiedza też będzie w jakiś sposób pomocna w tłumaczeniu tej książki. I nie będzie tam błędów, mam nadzieję. Nie to, żebym się tutaj chwaliła, nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby przekazać tą informację dalej, żeby poszerzyć tutaj informację o tym, że jest dostępna taka metoda jak system odczytu planu duszy, który jest naprawdę bardzo trafny. Jeśli chodzi jeszcze o ostatnią chyba taką rzecz, to słaba rozdzielczość moich ostatnich filmów na YouTubie wynika z tego, że nie mam szybkiego internetu. Przeprowadziłam się, jestem w nowym miejscu i tutaj czekam na to, żeby mi założyli światłowodowy internet i to ma się stać w połowie grudnia, tak przynajmniej tutaj mi powiedziano. Powiedziano mi 23 dni robocze, więc to może trochę potrwać. I robię, znaczy mam plan zrobić czytania na rok 2021. Być może je przygotuję, ale wrzucę dopiero na kanał Planu Duszy w momencie, w którym będę miała lepszą tutaj szybkość i możliwość, ponieważ kiedy chcę wrzucić coś o wysokiej rozdzielczości, to trwa jeden cały dzień, żeby wrzucić jeden film, dlatego no, nie robię tego, bo to nie ma najmniejszego sensu. Dlatego jeśli chcecie, skomentujcie, czy chcecie te czytania w takiej słabej rozdzielności i czy wolicie poczekać i obejrzeć może z większą przyjemnością. Bo to żółwie tempo, które teraz jest, to trochę mi przeszkadza też w życiu. Ale nie narzekam tutaj. Teraz jeżeli
chodzi o sesje indywidualne, czytania tarota, to oczywiście zapraszam bardzo, jeśli macie potrzebę, szukacie odpowiedzi, proszę o kontakt, to jest info@plonduszy.pl, taki adres mailowy. Teraz już zapraszam na czytania, bo już zdążyłam bardzo dużo rzeczy powiedzieć, już minęło 5 minut, na pewno jesteście tym zmęczeni. Przepraszam, ale mam trochę spraw, które chciałam przekazać. No i już nie przedłużając, każdy znak będzie po kolei miał swoje czytanie. Zapraszam Was. Witajcie Skorpiony w czytaniu na grudzień 2020. Zobaczymy, jaka jest tutaj główna energia tarota kabalistycznego. Zobaczymy, jaka tutaj karta nam się pojawi. No i co tutaj jest ważne, z czym pracować, jaka tutaj jest rzecz do przerobienia. A może jakaś osoba, ktoś tu przychodzi do Was. Zobaczymy, co się tu pojawi. Ok. To będzie ta karta. 10 puław. Wow. No, jest to karta, która mówi o zakończeniu manifestacji wielu obowiązków albo właśnie dokończenia czegoś, co nagle okaże się zamkniętym etapem czy takim rozdziałem w Waszym życiu. Bo tutaj mamy też połączoną literę hebrajską J i to jest w tłumaczeniu praca. To są też takie wibracje dosyć wysokie, to jest dokańczanie czegoś, być może zakończenie jakiegoś projektu, jakiegoś dzieła, jakiegoś okresu, w którym było dużo stresów. Mam wrażenie, że to może dotyczyć roku 2020, bo grudzień jest ostatnim miesiącem w tym roku, w 2020. Może to być właśnie zakończenie tego czasu napięć, frustracji, stresów, których doświadczaliśmy przez ten cały właściwie rok. Może na początku, ale to powiem szczerze, że bardzo frustrujący rok i może to być właśnie to, że tutaj dopełnia się coś, tutaj się zakańcza, zamyka. Zobaczymy, co jeszcze wokół się pokaże, żeby można było coś więcej jeszcze dodać, bo można by było opowiadać jeszcze o tej karcie, ale będzie dużo okazji, żeby powiedzieć o tej karcie w połączeniu z innymi kartami, które pojawią się tutaj na stole. Zobaczymy, co tutaj jeszcze dla skorpionów ma tarot. Zobaczymy jeszcze 8 kart. Poprosimy. Zobaczymy, co odchodzi, co przychodzi. Jakie mamy tutaj energię w związkach, nie tylko. Tutaj mamy to, co odchodzi, tutaj to, co przychodzi, tutaj żywioł ognia, czyli może to być kariera, może to być kreatywność, co robię w życiu. Tutaj myśli, komunikacja, tutaj uczucia, emocje, relacje. Tutaj mamy monety, czyli materię, finanse też. Zobaczymy, co tutaj jest w Waszej głowie, nadzieje, obawy i tutaj wynik. Ok, a w tle połowę tej dziesiątki, czyli mamy 5 buław. Niesamowicie żywa energia, bardzo aktywna. To może być właśnie takie dyskutowanie na temat tego, czy ja jestem za, czy przeciw, czy występuję, żeby tutaj kogoś wspierać albo komuś przeszkadzać. Tutaj nie ma jedności w tej piątki, tu jest takie wykłócanie się o swoje. I właściwie kiedy się tak wykłócamy o swoje, to nie bardzo tutaj wszyscy myślą, że są mądrzejsi, każdy bierze kawałek i próbuje przekonać drugiego. Jest chaos, tak? Więc jakby dookoła nas są różne poglądy dotyczące różnych spraw. Każdy ma inną wizję i inny pomysł na to, co się rozgrywa i dzieje. Tutaj natomiast ta dziesiątka jawi się jako rzucenie wszystkiego i dajcie mi wszyscy święty spokój. O, w ten sposób, tak powiem.
Zobaczmy, co tutaj się pojawia. As kielichów. To odchodzi do przeszłości, czyli gdzieś tutaj pojawia się wokół Was dużo miłości, takiej jedności w sercu, takiej chęci dzielenia się miłością, wejścia w taki etap, w którym będziemy odczuwać. Nie będziemy tutaj myśleć, tylko będziemy mieli to czucie, ten przepływ, duży potencjał, dar, który otrzymujemy, po to, żebyśmy poczuli się tutaj w pełni tacy ukochani przez źródło, ukochani też przez siebie samych, żebyśmy weszli w jedność umysłu, ciała i duszy i żebyśmy poczuli się całością. I wtedy, kiedy jesteśmy tą całością, możemy właśnie dać ten kielich, jakby dzielić się tymi uczuciami w taki bardzo piękny sposób z drugim człowiekiem. Bo kiedy w sobie mamy mnóstwo wątpliwości, nie darzymy się uczuciami, to trudno jest później kochać kogoś. Wtedy mamy bardzo dużo do powiedzenia albo też krytykujemy na przykład innych. Tutaj w przyszłości pokazuje się natomiast cesarz. Cesarz, który tutaj wygląda na bardzo wyluzowanego. To jest karta barana. Mamy wodę i ogień. Połączenie. Tutaj mamy na stole górnej energii ogień i w atmosferze też ogień, więc tutaj ten cesarz może się szykować na wojnę albo może budować dom. Może zdobywać terytoria, może przekonywać innych, bo tutaj jest dużo właśnie takiego przekonywania innych do swojej wizji. Więc to może być duży lider, w sensie takim, że to jest osoba, która jest zwierzchnikiem, która potrafi zadbać o siebie, potrafi też ekspansję zrobić, tak? Wybudować sobie jakąś twierdzę też może, ale to jest też osoba bardzo kreatywna i twórcza, bo żeby zbudować takie imperium, to rzeczywiście trzeba mieć głowę na karku. Więc może to być Wasza energia, a może to być też ktoś, kto pojawia się w Waszym życiu z taką właśnie mocną, silną energią ognia. To jest karta barana, więc może to być ktoś pod znaku barana, ale nie musi, tak? Może to być ktoś bardzo twórczy, bardzo apodyktyczny czasami, może to być też choleryk, tak? Bo często cesarza można opisywać i często w tarocie pokazywane jest jako wojna, tak? Czyli może to być też wewnętrzny taki tutaj bój ze sobą, czy tutaj iść dalej i dźwigać to wszystko i stresować się, czy dać sobie spokój. Następny as w Waszej tutaj karierze, twórczości, w kreatywności, tak jakbyście dostali kolejny prezent, żebyście mogli tutaj w tej jedności, w której jesteście, serca, połączyć się też z Waszym ciałem i tworzyć Wasze życie materialne, tutaj karierę, która będzie bardzo solidna, żebyście mogli rozpocząć coś nowego, może w obliczu właśnie tego, co się tutaj zamyka. Otwierają się tutaj kolejne drzwi, tak jakbyście mieli zasiać coś, gdzie potem z tego potencjału może naprawdę dużo pokazać się bardzo takiego namacalnego sukcesu w postaci właśnie tego cesarza, który może mieć wybudowany piękny dom albo może, nie wiem, stworzyć swoje przedsiębiorstwo czy zarządzać, może zdobyć nowe stanowisko, tak? Jest tu duży potencjał na coś nowego, po zakończeniu właśnie tutaj tego stresu. Dla niektórych może to być kandydowanie na wyższe stanowisko w pracy, tak? I tutaj oddanie się temu. I macie tą moc. Macie tą moc, żeby uzyskać coś nowego, żeby zdobyć nowe stanowisko. Tutaj karta mocy pokazuje, że panujemy nad sobą, dzielimy się swoją mocą. Dajemy z siebie wszystko i znamy swoją wartość. Łączymy się ze swoimi talentami, potrafimy tutaj działać. To jest karta lwa, tu karta barana, karta lwa. Mamy tutaj dwie karty ognia. No, sporo tego ognia w tej chwili już jest, ale zobaczmy, co jeszcze. Zanim powiemy do końca, jakieś wnioski wyciągniemy. Rodzinnie, w emocjach, w relacjach i w ogóle w związkach mamy tutaj 10 monet.
Tak jakbyśmy dopełnili coś, tak jakbyśmy otrzymali spadek, jakieś pieniądze, tak jakbyśmy dzielili się z rodziną naszym bogactwem, obecnością. To jest taka karta bardzo szczęśliwa. Może też mówić o spotkaniach rodzinnych, tak? O tym, że spotykają się różne pokolenia. Tutaj zamyka się to właśnie, manifestuje się to na drzewie życia w Malkut, czyli na planie ziemskim. To jest właśnie spotkanie się ognia i ziemi, czyli tutaj mamy jakieś bardzo, może to być bardzo burzliwe spotkanie, tak? No, spotkania tutaj mogą być na gwiazdkę ze względu na święta Bożego Narodzenia. Możemy się tutaj odwiedzać czy spotykać, chociaż w obecnej sytuacji to może zupełnie inaczej wyglądać. Natomiast jest tu dużo radości, dużo takiego dawania, dostawania też. Zobaczmy, co jeszcze pokazuje się w materii. Trzy monety. To tak jakbyśmy tutaj mieli doświadczać, uczyć się, pokazywać i może ktoś nas będzie uczył, jak dojść do mistrzostwa. To jest wzrastanie, to jest na drzewie życia w Bina, to jest zrozumienie, w jaki sposób mogę tworzyć materialny świat wokół siebie, w sposób taki przemyślany, gdzie od kogo mogę się uczyć. Tutaj ewidentnie od tego cesarza, tak? Cesarz, od starszych, od rodu, bo tutaj mamy rodzinę. To jest też tak, jakbyśmy otrzymywali mądrość przodków tutaj i dużo monet nagle pojawiło nam się tutaj. Mamy trzy monety, trzy karty monet, czyli bardzo dużo tej energii ziemskiej tutaj się pojawia, tak jakby to miało manifestować się właśnie teraz, w tym czasie. To bogactwo, to wzrastanie, dary, które dostajecie, skorpiony, nie ma wody na razie, oprócz tylko tego jednego kielicha. Zobaczmy, co tutaj. Mówiłam o tym, że to są nadzieje, obawy, albo to, co w głowie mamy, tak? I mamy tutaj kartę trzech mieczy. To tak jakbyśmy obawiali się, że zostaniemy zranieni, że jakbyśmy się stresowali faktem, że tutaj coś może nie pójdzie po naszej myśli. To też może być taka nadzieja na to, że się w jakiś sposób uda uniknąć zranienia. Zrozumienie, że jeśli wchodzimy w związki, to tak się dzieje, że nie zawsze to wszystko tak ładnie, fajnie płynie, ale jest to część naszego doświadczenia. To serce tutaj jest takie połatane, sznurkami poszywane. To tak jakbyśmy rzeczywiście mieli tu doświadczyć takiego olśnienia, że rany się zabliźniają, że mamy ochotę czy szansę, jeśli mamy ochotę i szansę, to wchodźmy w następne związki, dajmy sobie tą szansę, póki jeszcze tutaj wszystko w nas jest takie otwarte, bo mamy potencjał, tak? Mamy miłość. Póki jeszcze ta energia tutaj jest, energia miłości, dzielenia się tutaj tą miłością. Zobaczmy, co jest wynikiem. Mamy piątkę monet. Takie poczucie, że jesteśmy gdzieś poza nawiasem, tak jakbyśmy czuli się biedni. Czekali przed zamkniętymi drzwiami na to, że ktoś nam te drzwi otworzy. Tutaj mamy jedynkę, piątkę i dziesiątkę. Mamy, tak jakbyście w tym grudniu mieli doświadczyć całej pełni bycia człowiekiem tu na ziemi. Począwszy od tego daru, który dostajemy, czegoś nowego, świeżego, poprzez doświadczenie takich wątpliwości, bycia gdzieś poza nawiasem, poszukiwania klucza do szczęścia i na końcu tutaj jakby spełnienie w relacji, poczucie, że przynależę do rodziny, że to wcale tak nie jest, że jestem poza rodziną. Tutaj jest poczucie, że jestem jak najbardziej częścią rodziny, ponieważ pochodzę z jakiejś rodziny. I to poczucie wyrzucenia poza nawias jest tylko taką iluzją, która nie do końca jest prawdziwa. Jeszcze tutaj dociągnę kartę, zobaczymy jeszcze, co tarot dopowie na tą trójkę mieczy i tutaj na tą piątkę.
Patrząc jeszcze na inne karty, mam wrażenie, że tutaj chodzi o to, żebyście bardzo mocno połączyli się ze swoją kreatywną, twórczą częścią siebie, żebyście otworzyli się też intymnie, może na intymność, która gdzieś wcześniej została zraniona. Być może ktoś was odrzucił wcześniej i teraz jest czas na to, żebyście mogli to uleczyć. Tak jakbyście mogli poczuć się w pełni. Rzadko zdarza się, żeby w czytaniu pokazał się as, piątka i dziesiątka z tego samego żywiołu. Jeszcze mamy trójkę, a trójka to wzrastanie, tak? Gdybyśmy nie patrzyli na te pozycje, to wygląda na to, że macie tutaj wielki potencjał wzrostowy. Okej, to poprosimy informację, dlaczego jest tutaj trójka mieczy. No bo jest jakaś oferta miłości. Jest jakaś oferta miłości i zresztą tutaj jest ten as też. I tutaj od was zależy, czy będziecie się bać, obawiać, wejść w to nowe. Czy będziecie bronić się, czy otworzycie to serce na to nowe. Tu widzicie, jest takie serduszko, które jest ofiarowane. Dostajemy taki prezent. Więc otwórzcie się na miłość. Otwórzcie się na związki, otwórzcie się na siebie. Zobaczcie, jak bardzo siebie kochacie i czy ta miłość jest tak wielka, że możecie dzielić się nią ze wszystkimi i nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Dlaczego cesarz jest tutaj w przyszłości? On może być taki, no, bardzo męski, bardzo taki wojowniczy. Dlaczego on tutaj jest? To jest paś mieczy. I to taki jakby ten cesarz był za bardzo apodyktyczny. Tutaj potrzeba jakiegoś świeżego spojrzenia. Tutaj, bo tu jest czwórka, cesarz to jest czwórka. Czwórka to jest zamykanie się też w takim cesarstwie, tak? Jestem ja cesarzem, moje ego rośnie, jestem tutaj najwspanialszy, najpiękniejszy, taki Bóg Słońce. A tutaj chodzi o to, żeby uczyć się, żeby zdobywać wiedzę jeszcze. Oprócz tego, co już wiecie, potrzebujecie wiedzieć więcej. Tu karta trzech monet mówi o tym, żeby uczyć się od mądrzejszych od siebie. Być może ten cesarz to jest też ktoś, od kogo można się uczyć. Ale jeśli to jest wasza energia, to też, żeby nie popadać w takie zamknięcie i taką pyszność, że ja już właściwie wszystko wiem. Tylko właśnie otworzyć się na to, żeby nauczyć się jeszcze czegoś nowego. Czy to z książek, czy z innych spotkań z ludźmi, z doświadczeń, z internetu, z filmów. Właśnie ostatnio oglądałam The Game Changers, taki film, który jest bardzo, jest dokumentalny, jest taki pokazujący, jak wpływa na nas to, co jemy, jak wpływają na nas warzywa, jak wpływa na nas jedzenie mięsa, więc polecam wam. Film jest znakomity, muszę powiedzieć, przynajmniej dla mnie. To jest oczywiście moja osobista opinia. Dlaczego to jest piątka? Piątka monet. Bo tutaj potrzebujecie podjąć jakieś działanie, jakąś akcję. Ta osoba na karcie piątki tutaj siedzi skulona i czeka na coś. Czeka, że ktoś może otworzy jej drzwi, a tak naprawdę ten klucz do tych drzwi, które tutaj są, on jest przy tych drzwiach, ale ona jakoby nie podchodzi do tego. Ona nawet nie widzi, że jest ten klucz. Natomiast rycerz biegnie, działa, mówi, opowiada, tak? Rozwija się, podejmuje działanie, broni prawdy i też pragnie otworzyć sobie sam wszystkie drzwi
pragnie zwiedzać świat, zgłębiać świat, widzieć to wszystko, co się dzieje, co jest ważne, używać swojego umysłu też tutaj. Dużo na stole jest monet i to tak, jakbyśmy tutaj mieli dużo właśnie ciała fizycznego. W tym oryginalnym rozkładzie nie było żadnych mieczy. W tej chwili doszły nam paść mieczy i rycerz mieczy. Mogą to być osoby też, które wprowadzają podmuch takiej młodzieńczej energii, świeżości tutaj do tego czytania. I też potrzebę działania, zrobienia czegoś dla siebie, żeby się uwolnić od poczucia biedy, żeby móc poczuć się mistrzem i osobą, która potrafi i zarabiać pieniądze, i tworzyć swoje życie, i mieć świetny związek z rodziną i ze sobą. Jeszcze mam ochotę dociągnąć tu jedną kartę. Ta dziesiątka buław mnie zastanawia, co ona tutaj kończy lub może co zaczyna. Sami paziowie, no nie sami, ale teraz też jest paź. Tutaj paź mieczy, tutaj mamy pazia i tutaj u góry mamy pazia. No tak właśnie paziowo się zrobiło bardzo świeżo. Ponieważ paź monet to jest ktoś bardzo mocno związany z naturą. To jest takie dziecko ciekawe świata. To jest tak, jakby się coś miało zacząć, bo ta karta, dziesiątka buław, to są powiedzmy jakieś stresy też, obowiązki, dużo pracy. Natomiast tutaj mamy pazia monet, który taki jest świeży, otwarty, też jest w Malkut, też jest w tym samym miejscu. Manifestuje się energia tego daru tutaj, tego pieniążka, który dostajemy i to jest potencjał na to, żeby z tego stworzyć właśnie imperium, które nie będzie sztywne i zamknięte, tylko które będzie dawało nam poczucie rozwoju, wzrostu, wchodzenia w mistrzostwo, tak powiem. Dla niektórych może tutaj być to czas pełen stresów związanych z, być może z taką sytuacją, że w pracy będziecie musieli stanąć w swojej własnej obronie albo będziecie musieli dowodzić innym, że znacie się i wiecie, co robić. Tutaj mamy taką kombinację potencjałów, otwartego serca, pieniędzy, materii i bogactwa, jednocześnie połączonego z biedą. I to jest tak w życiu, że my żyjemy w świecie dualnym i jeśli jest poczucie biedy, to też jest poczucie bogactwa, tak? Tylko właśnie sztuką jest, żeby właśnie wchodzić w to bogactwo, wchodzić też, uziemniać się, wchodzić w to odpuszczanie sobie, nie nabieranie na siebie większej ilości stresów, tylko właśnie zamykanie niektórych spraw, które potrzebują zamknięcia, uziemnianie się, odpuszczanie innym i wychodzenie ze sobą, ze swoją autentycznością, z tym, co macie, ze swoimi talentami do świata. No, zobaczymy, jak to będzie. Dajcie mi znać, jak to czytanie rezonuje, bo jest ono przedziwne. Naprawdę, dawno nie miałam takiego czytania, szczególnie dla Skorpiona, który jest znakiem wodnym. Zresztą kilka znaków, bo wy jesteście akurat ostatnim znakiem, dla którego robię czytanie, tak miały, że nie było na przykład właśnie żywiołu lub też jedna karta z żywiołu, z którego pochodzicie, tak? Czy żywiołu, do którego jesteście przypisani. Tutaj mamy Asa Kielichów, który jest piękną energią miłości. Zobaczmy jeszcze, co karty wyroczni, bo się tutaj rozgadałam. Zobaczymy jeszcze, jak nam tutaj podsumuje. Coś nam tu wypadło, ale wypadły trzy karty, więc myślę, że to jest trochę za dużo. Poprosimy jednak o jedną kartę. Bo jeszcze będzie jedna karta takiego przewodnika, który jest opiekunem światła. Więc poprosimy o jedną kartę z tej wyroczni. No i znowu mi się dwie wyjęły. No już trudno. Przebaczenie i szczęście. No tak. Przebaczenie.
przebaczenie ze względu na to, że czuliśmy się pewnie zranieni. Ktoś nas zranił, ktoś coś powiedział, bo tutaj mamy te trzy miecze, a miecze to jest też komunikacja, to są myśli, sami siebie też ranimy. No więc przebaczmy sobie i przebaczmy innym. A szczęście, no to szczęście, tutaj szczęście rodzinne, miłość, otwarcie się na miłość, poznanie cesarza na przykład dla tych, którzy są singlami. Ja jeszcze zobaczę, co tutaj nam chce podpowiedzieć nasza autorka. To jest bardzo takie ludzkie, że chcemy trzymać się przeszłości, naszych wspomnień, doświadczeń i relacji, które kiedyś były. Jednak to może być takie obciążające, bo wtedy niesiemy na sobie te wszystkie obciążenia z przeszłości, tutaj do teraźniejszości przynosimy. A przyszłość czy przeszłość z teraźniejszością i przyszłością wcale nie musi być taka sama. Nasze doświadczenia mogą być totalnie, zupełnie inne. A ponieważ mamy w sobie jakiś taki wzór, który się powtarza, więc to może być takie trochę stresujące i możemy czuć, znaczy możemy, może nam się wydawać, że jeśli otworzymy swoje serce, to sytuacja z przeszłości powtórzy się jeszcze raz. Ale to nie musi być prawda. Tutaj kluczem do tego, żeby odpuścić sobie takie myślenie, jest bycie gotowym do tego, żeby oczekiwać nowych, pięknych doświadczeń, wrażeń teraz i w przyszłości. Bardzo tutaj nawiązuje ta karta przebaczenia do właśnie tych 10 buław, do 10 monet, że przeszłość minęła i to jest w porządku, żeby tutaj odpuścić, że ta przeszłość nie musi się powtarzać, czy to nieszczęście, czy szczęście, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy coś oceniali, tylko o to, żebyśmy odpuścili tą przeszłość, żebyśmy przeszłość zostawili w przeszłości. Ważne jest, żeby być tu i teraz, żeby jeść, czuć zapach, smak potraw, które wkładamy do ust, żeby doświadczać jakiegoś nowego smaku, żeby eksperymentować, żeby doświadczać zupełnie nowych wrażeń życiowych. I to jest właśnie taki przekaz od tej karty przebaczenia, żeby właśnie przebaczyć tą przeszłość, odpuścić i zostawić. A szczęście? Tu jest szczęście, tu jest wzrost, tu są okrzyki zachwytu, to jest wykorzystanie potencjałów, to są dary, które przychodzą, to są ludzie, którzy się pojawiają, to jest niebywałe otwarcie się na obecność bogactwa w naszym życiu, w życiu skorpionów w tym momencie. I tutaj trzeba doświadczać, poczuć to szczęście w sobie i więcej tego szczęścia będzie napływało. Jeszcze teraz zobaczymy, jaki tutaj jest przewodnik i co on tutaj może nam dodać do tego całego czytania. Jedna karta dla skorpionów. Tutaj mamy święty ametyst i mamy boską alchemię. Wyjdź poza obecne wyzwania i skup się na tym, czego pragniesz. No właśnie. Zastanówcie się nad tym, czego pragniecie, czego chcecie, co jest dla Was tą wizją przyszłości, czy tym szczęściem, którego oczekujecie. To jest pytanie właśnie. I tutaj znajdziecie w sobie dużo odpowiedzi. Możecie również znaleźć jakiś ametyst jako kamień, jako kryształ, potrzymać go. Na przykład przychodzi pełnia księżyca wkrótce. Możecie zrobić rytuały. Ja Wam życzę bardzo udanego grudnia i do usłyszenia w kolejnych czytaniach.